Dzisiaj mamy specjalny dzień. Praktycznie trzeba powiedzieć, że są trzy rzeczy, z których jesteśmy dumni i zadowoleni. Pierwsza rzecz, dziękuję Wam serdecznie, bo mamy 1000 subskrybentów. Tak, 1000. Także serdecznie dzięki dla Was, przede wszystkim dla Was, za Wasz wysiłek, za Wasze pytania i za Waszą pomoc. Druga rzecz, dzisiaj jest Dzień Niepodległości Paragwaju. 14 maja. I trzecia rzecz, też ważna, dzisiaj obchodzę urodziny, też 14 maja. Więc wszystkie trzy rzeczy naraz i o tym porozmawiamy. Czyli nie porozmawiamy o mnie, bo już trochę się starzeję, nie ma o czym. Porozmawiamy o Was, moi drodzy. O Was porozmawiamy, to znaczy o Was i o wszystkich subskrypcjach, tak się chyba mówi. A więc o Waszej pomocy. Ok, jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie ze mną. Wydaje mi się, co jest kwestią istotną, aby osiągnąć ten sukces, bo jest to naprawdę dla nas sukces. Nie myśleliśmy, że tyle subskrypcji zdobędziemy w tak krótkim okresie czasu. Ale wydaje mi się, że kwestią bardzo istotną jest systematyczność. To znaczy, trzeba wideo robić właśnie systematycznie. Nie, 2-3 razy w tygodniu, raz w tygodniu, ale nie zrobić wideo i praktycznie potem 2-3-4 miesiące nic się nie dzieje. Sądzę, że tu jest też istotna kwestia. Ważne jest też, bardzo istotną kwestią w moim przekonaniu, jest to, aby kręcenie czy nagrywanie wideo sprawiało Wam przyjemność. Tak, bo jeżeli będziecie mieli czy poruszali tematy, które Wam nie sprawiają przyjemności i musicie to robić, bo musicie, nigdy nic z tego nie wyjdzie. Dlatego trzeba mieć trochę więcej zaangażowania, trzeba mieć serca. Ja zawsze w to wierzę i jestem przekonany, że te rzeczy, które ja lubię, czy które mnie się podobają, chcę przekazać Wam, właśnie Wam. Jeżeli na przykład w tym kanale, czy na tym kanale Paraguay Live doszliśmy, chcemy Wam pokazać, że po 15 latach pobytu w Paragwaju nadal jesteśmy super zadowoleni. I to jest kwestią naprawdę bardzo istotną. Nie każdemu się to udaje, ale to nie jest tylko kwestia szczęścia. Dlatego Wy właśnie, moi drodzy, możecie polegać na naszym doświadczeniu. 15 lat pobytu w Paragwaju i sukces kanału Paragwaj Live. Dziękuję jeszcze raz. A tutaj krótko jeszcze wrzucę właśnie o... Kwiatki to są te makeshi, które pomogły mi na kamienie nerkowe, ale to tylko tak całkiem w skrócie. Jestem przekonany też, że ważnym aspektem jest, żeby dzielić się również z innymi. To znaczy, ja sam nie chcę wszystkiego wiedzieć, nie wiem wszystkiego i polegam również na Waszej wiedzy. Także jeżeli na przykład znajduję jakieś fajne wideo na temat Paragwaju, czy na temat piesków na przykład, czy innych tematów, chętnie dzielę się z Wami. I to jest ważne, powiem Wam jedną historię. Na przykład jeżeli tu idziecie do sklepu, przede wszystkim powiedzmy sobie w małych miasteczkach, takich jak Piribebuj właśnie, kwestia jest taka, idzie się do sklepu i praktycznie powiedzmy sobie, no szuka się czegoś tam, nie wiem, butów, nieważne czego. Wchodzisz do sklepu, pytam się, a uprzejmie pani mówi, że nie ma, ale wiesz, Zbyszek, spróbuj tam 2-3 ulice dalej, tam jest inny sklep, tam na pewno coś znajdziesz. Zadajcie sobie to pytanie. Kto z Was to robi? Wydaje mi się, że w Europie, w Polsce jest to mało spotykane. Każdy myśli tylko o siebie, każdy rzepkę sobie skrobie, tak? I myśli, pa, nie, pójdzie do konkurencji, cholera, to go stracę, ale... Ludzie, no tak nie można myśleć. Skupmy się bardziej na innych ludziach. Pomóżmy innym, bo jeżeli Wy pomożecie innym, inni pomogą nam. I na tym polega cała rzecz. My mamy tutaj 15 lat doświadczenia w Paragwaju i cieszymy się niezmiernie, że mamy masę polskich, ale większości paragwajskich przyjaciół. I o to chodzi. Emigrując do
Paragwaju, czy do każdego innego państwa. Nie możecie tworzyć tylko kolonii własnych, niemieckich, polskich, rosyjskich czy innych. Dlaczego nie zaprosić innych narodowości również? Tak? A jeżeli emigrujecie do Paragwaju, powinniście być właśnie z Paragwajczykami. I to jest nasz cel, do którego dążymy. Czyli więcej dzielić się z ludźmi. To jest ważna istota również dla sukcesu na kanale YouTube, o czym jestem w 100% przekonany. Właśnie nie zachowywać wszystkiego dla siebie, tylko dzielić się z innymi ludźmi. Dlatego zróbcie co? To samo. Dzielcie się również tym video na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na innych mediach socjalnych. Przekazujcie to dalej, tak aby większość była z tego zadowolona właśnie z waszej pomocy. Ok? Trzymajcie się.